Witajcie po raz kolejny w Powagowanych. Jeśli wasze auto nie prowadzi się zbyt pewnie lub ma tendencję do zjadania opon z jednej strony lub jeśli jeździcie gdzieś po wertepach i słyszycie stuki w zawieszeniu, to ten odcinek jest skierowany prawdopodobnie właśnie do was. Zajmiemy się w nim wymianą końcówki drążka, a dokładnie mówiąc zajmie się tym Wojtek, dlatego przejdźmy teraz do niego. Jak Robert powiedział, zabieramy się za wymianę końcówki drążka kierowniczego z prawej strony. U nas luz jest dość spory, co zresztą zaraz zobaczycie na materiale. W pierwszej kolejności, żeby zdiagnozować usterkę, zawsze można chwycić za koło, nawet na niepodniesionym autem, zobaczyć, co nam się tutaj dzieje. U nas, nawet na opuszczonym aucie, jest wyczuwalny dość spory luz. Z racji tego, że mamy alusa, to też jest plus do tego, że można to zaobserwować, nie ściągając koła. Zaraz pokażemy wam na ściągniętym kole, jak to wygląda, dlaczego tą końcówkę wymieniamy, no i jak to się wykonuje. Zajmujemy koło. Koło z trudami, ale mamy popuszczone. Podnosimy auto, zabezpieczamy je tak, żeby nam nie spadło na ręce i zdejmujemy koło. Zabezpieczamy auto najlepiej, jeśli się zmieści kołek pod kątem pod wachlarz bądź pod podłużnicę. Minimalnie opuszczamy, żeby się auto na tym wsparło. Wtedy mam pewność, że my możemy swobodnie tutaj działać, a nam się nic nie stanie. Zajmujemy koło. Skręcamy koła w lewo, także tu mieć dobry dostęp i jak sami zresztą tu widzicie, luz jest wręcz kolosalny. Powiem szczerze, że stosunkowo niedawno wymieniałem z tej strony sworzeń i jestem wręcz zdziwiony, że ta końcówka poszła tak szybko, bo wtedy nie było żadnego luzu, zresztą też stosunkowo niedawno miałem przegląd, nic nie wykazywało na to, że na tej końcówce był luz, co w tym momencie gołym okiem można zauważyć. Co w jakiej kolejności wykonujemy? Po pierwsze, trzeba popuścić kontrę od końcówki. W jaki sposób? Trzymając kluczem 19 w naszym przypadku, trzymamy końcówkę i kluczem 22 odkręcamy tą nakrętkę, tak żeby popuścić tą końcówkę z drążka. Co w następnej kolejności? W następnej kolejności będziemy musieli odkręcić tą nakrętkę, to jest nakrętka na klucz 19. W przypadku, gdy nam się zacznie obracać już ten trzpień końcówki, będziemy musieli przytrzymać tutaj środkiem, tu mamy imbus, czwórka, piątka, zresztą zaraz wam powiem. Także zabieramy się do pracy, jak już wybije, potem wybijemy końcówkę i na samym końcu będzie trzeba przytrzymać w tym miejscu drążek i tą końcówkę wykręcić z tego drążka, nakręcić nową. Taka jedna ważna informacja, tak żeby jadąc na zbieżność, bo trzeba pamiętać, że po każdej wymianie końcówki należy jechać na zbieżność, tak żeby nam auto się dobrze prowadziło, żeby nie zjadło nam opon. Minimalnie popuszczamy tą nakrętkę, najlepiej sobie albo zaznaczyć w jakiś sposób, narysować, psiknąć sprayem, w jakikolwiek sposób zaznaczyć, w jakim położeniu była ta nakrętka, w którym miejscu. Także zakręcając nową końcówkę, w przybliżeniu ta końcówka była w tym samym miejscu. Chyba, że na zbieżność mamy dosłownie parę metrów, no to już nie trzeba się aż tak starać, ale tak czy siak warto nie za mocno popuszczać tą kontrę, popuścić ją tylko tyle, żeby można było tą końcówkę odkręcić.
naszym wypadku mamy klucz 19 i 22. W przypadku, gdy nam coś nie chce tutaj iść, można tą nakrętkę trochę opukać. Jeśli ktoś wcześniej będzie miał chwilę czasu, można te wszystkie śruby psiknąć odrdzewiaczem. Psikniemy na jedną i na drugą. Chwilę odczekamy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeśli w tym miejscu zacznie nam się ślizgać klucz, warto w tym miejscu na tą końcówkę założyć 3 2 19. Także to w jakikolwiek sposób odkręcić. Mamy problem z odkręceniem, czasem można wspomóc się palnikiem, jeśli jest to śruba mocno zapieczona, ta nakrętka. W naszym przypadku nie jest chyba aż tak źle. Tutaj jeden klucz zaprzemy o zwrotnicę. Trzeba pamiętać, żeby tutaj nie przyciąć tego kabla, żeby on miał tutaj po oparciu o zwrotnicę trochę luzu. Mamy tu już luz, co prawda odkręciła nam się, kręci nam się cały drążek kierowniczy, a nie kontra na nim. Jedyne co w tym momencie możemy zrobić, to po prostu wymienić tą końcówkę, a resztą już będzie musiał się zająć diagnosta. Jeśli chcielibyśmy koniecznie ruszyć tą nakrętkę, pozostaje nam jedynie palnik, wysoka temperatura i dopiero wtedy ta nakrętka powinna nam ruszyć. Popuszczamy końcówkę, klucz 19. Odkręcamy nakrętkę. I teraz tak, jakie są sposoby na wyjęcie tej końcówki? Po pierwsze, jeśli tę końcówkę demontujemy w celu wymiany, czyli mamy już nową zakupioną w pudełku, na tej nam nie zależy, możemy śmiało młotkiem tłuc w spód, zobaczyć, czy ona wyskoczy po paru uderzeniach. Kolejnym takim sposobem jest to, że bierzemy dwa młotki. Muszą być to trochę większe młotki, przykładamy z dwóch stron, z racji tego, że to jest końcówka wchodzi na stożek w zwrotnicę. Po paru uderzeniach ona też nam powinna wyskoczyć, jeśli będziemy drugim młotkiem uderzać w tym miejscu. No trzeci sposób, no to oczywiście ściągacz własnej roboty. Zakładamy, skręcamy tu od spodu, ale najpierw i tak spróbujemy ją po prostu od spodu wybić, zobaczymy, jakie będą efekty. Po paru uderzeniach nam to widać nie idzie, młotek może być po prostu za lekki do tego. Zakładamy ściągacz i wtedy już powinno pójść bez problemu. Tym bardziej, że na tej końcówce nam nie zależy, nie przejmujemy się tutaj akurat gumą. Końcówka nam ładnie wyskoczyła. Bierzemy się zaraz za jej wykręcanie. Jedna ważna rzecz przy tych autach, trzeba pamiętać, że wychodziły dwa rodzaje końcówek, krótsze i dłuższe. Przed zakupem należy zmierzyć tą końcówkę, zobaczyć, jaka jest w aukcji, tak żebyśmy nie kupili za krótkie bądź za długie. W naszym wypadku jest ta dłuższa, zaraz zresztą porównamy z nową. O, i jeśli chodzi o wymianę, widzimy, że tutaj raz, że guma już jest ze starości sparcia, a przetarta. Dwa, że końcówka nie może w ręce
nam tak luźno chodzić, zresztą tym bardziej, że tutaj w ręce nawet słychać te stuki, które ona wydaje, no i wydawała podczas jazdy przy każdym wjechaniu, czy na krawężnik, czy po jakichś nierównościach, to było wszystko słychać. Śruba zawsze powinna być przy wymianie nowa. Wiadomo, że jeśli robimy coś przy zwrotnicy, nie zawsze mamy do tego dostęp, ale jeśli mamy tylko możliwość kupić samokontrującą nakrętkę i ją wymienić. Teraz porównajmy końcówki. Długość ta sama. Trzeba o tym pamiętać, są dwa rodzaje. Jeśli chodzi o przytrzymanie w środku tego imbusa, tutaj mamy imbusa szóstkę w nowej, w starej końcówce musiał być imbus piątka. Nie jest tutaj imbus sklepany, jest po prostu mniejszy otwór na to, żeby to przytrzymać. I tak jak powiedziałem, ta końcówka wchodzi nam w zwrotnicę ze stożka. Co? Zakładamy końcówkę. Tutaj jedyne, czym można by się ewentualnie martwić, no to jest ta kontra na drążku, ale to pozostałem już w diagnoście na stacji, żeby on się po prostu już tym zajął. W tej chwili już nie mamy na to czasów, by trzeba to grzać palnikiem albo mocno przytrzymać drążek, gdy dopiero wtedy tutaj próbować to odkręcić. Tyle, żeby dojechać do stacji kontroli pojazdu, gdzie mamy niecały kilometr, nam w zupełności wystarczy. Zakręcamy nową końcówkę na drążek. Wciągamy drążek do końcówki. I pozwala nam przykręcić końcówkę do zwrotnicy, czyli bierzemy imbus szóstka w naszym wypadku, klucz 19. Sprawdzamy jeszcze grzechotką. Dociągamy z wyczuciem. Ona jest samokontrująca. Na pewno się nie odkręci. I jeszcze raz sprawdzamy dokręcenie do drążka. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdybyśmy mieli więcej czasu, trzeba by tą nakrętkę nagrzać palnikiem. Dopiero wtedy przytrzymać drążek, wyczyścić tutaj gwint i ją popuścić. Niestety dzisiaj nie mamy na to czasu. Tym będzie musiał się zająć diagnosta. Na tyle, żeby dojechać tutaj na stację kontroli pojazdów i ustawić zbieżność, na pewno nam starczy. Jeśli chodzi o wymianę końcówki, to już wszystko. Pokazaliśmy Wam, w jaki sposób, dlaczego ją wymienialiśmy, w jaki sposób ją wymienić, na to trzeba uważać. Trzeba pamiętać, że za każdym razem, gdy robimy coś przy końcówce, jeśli ją wymieniamy drążek, ruszamy maglownicę, należy jechać kontrolnie, chociażby kontrolnie na zbieżność, tak aby nam nie zjadło opon i także to auto się prowadziło, że kierownica była na wprost, że jej go nie ściągało na prawo, na lewo. Myślę, że tyle w tym odcinku.
Naprawa zakończona. Więcej tego typu poradników oczywiście będą pojawiać się na naszym kanale. Upewnijcie się, że subskrybujecie nas, a ja jeszcze szybko przypomnę o imprezie, która się szykuje 27 maja w Chełmie, organizowana przez ekipę waksiekręcik.pl. Po wszelkie szczegóły dotyczące tej imprezy odsyłam właśnie do nich. Trzymajcie się, cześć!